Pamiętaj, nie jest on wyłącznie duchem tak jak ty. Nigdy nie będąc człowiekiem, nie zdajesz sobie sprawy, jak dalece ulegają oni presji zwyczajności. Musiałam wtedy, ale musiałam go wypuścić. Gdybym przynajmniej mogła na swoich rękach go wynieść. Zacznij się opowiadać, że się nie powiem. Czekaj. Cicho, kobieto, rozmawiam. Dlaczego jesteś taka chuda maleńka? Wyglądasz jak dziki kotek. Chciałbym, żeby moja córka była ładną, tłuściutką blondynką o porcelanowych oczach i nie kochałam nikogo tak jak ojca. Człowiek teraz ma takie małe wrażenie na świecie. Rodzi się człowiek i chce wyjrzeć wrażenie. Sam nie wie dlaczego, ale wciąż... Każdy człowiek ma w sobie dwóch tancerzy. Prawe płuco i lewe płuco. Płuca tańczą i dostarczają problemy. Jeśli wiążą patę i uderzyć go w pierś, to tańce ustają. Nie. Nie? Nie to? Pamiętasz? Zastrzeliłeś mnie, żebyś był ładny. A na mnie dotknie tylko patrycka. Mięciutka, czujesz? Nie. Że... Człowieku, spuść stąd. Za długo siedzę w tym interesie, żebym wierzył w takie bzdury. Miałam wtedy 9 lat. Zbiegałam jak oszalała z drugiego piętra na parter. Porywałam skakankę wiszącą tuż obok pękniętego lustra w przedpokoju naszego mieszkania. I przez drzwi uciekałam za gęste krzaki bzu. U mężczyzny, a w postaci męża użyć innego zadliwego męża. Oprzej się woli. Chciałem mieć własne zdanie. Ze mną znażony. Tylko swoje zdanie. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry, Jasiu. Ale nie wyładam z ciebie laleczka. No. Ty też? Nie kulawy. Wreszcie mam wolną chwilę, aby naciągnąć prześcieradło na całe to dygotanie i balenie wymusić spokój! O, ja ich znam, tych wszystkich donżuanów, poetów, filozofów, bohaterów. Te wszystkie tkliwe, bezinteresowne, złamane albo silne. Słyszę słowa, wstaję i odbyj niebo marska. Ty oszalał ryków! Przecież to służba cesarska. A służba teraz nie jest służba. Chciałabym Państwu opowiedzieć o podstawowych zasadach postępowania mediacyjnego. Przede wszystkim postępowanie mediacyjne jest postępowaniem prywatnym i nieformalnym. Stron tysiące. Młodość w bibliotekach. A potem bida. Bida i rozczarowanie. Nie bój się tego sanatorium, mamy. Dasz sobie radę śpiewająco. Za pół roku będziesz zdrowy jak bieg. A prawdopodobnie w ogóle nie masz suchot. Nie. Łatwo ją zniszczyć. Tak łatwo się rozbija. A potem tak trudno ją stracić. Bo widać wszystkie pęknięcia, widać wszystkie brosowania, wszystkie smutki. To wiedźmy. One mu przepowiedziały władzę. To ich wina. One muszą za to odpowiedzieć. A ja chciałam dobrze.